Choć jest to wykład konradowski, nie jest to wykład o Konradzie. Jest to wykład o widzeniu, a raczej o tym, co i dlaczego chce się zobaczyć, a czego za żadną cenę zobaczyć się nie chce. Ale nie jest to też wykład abstrakcyjny o widzeniu jako takim, albowiem widzenie ludzkie zakorzenione jest zawsze w czyimś życiu konkretnym, w konkretnych dziełach sztuki, w konkretnych sytuacjach. Jest zawsze czyimś widzeniem. Wszyscy znamy ten cytat z Konrada. And art itself may be defined as a single-minded attempt to render the highest kind of justice to the visible universe. Sztuka polega na oddaniu sprawiedliwości widzialnemu światu. Mając ten cytat w pamięci, przeczytałem niedawno takie oto zdanie. Penser, c'est réapprendre à voir, diriger sa conscience, faire de chaque image un lieu privilégié. Myśleć to na nowo nauczyć się widzieć, kierować własną świadomością, każdy obraz czynić uprzywilejowany. Konrad powiadał, że zadaniem sztuki jest sprawić, byście zobaczyli. To make you see. To samo czytamy w przytoczonym wyżej cytacie. Zdanie to, które za modnymi wówczas fenomenologami myśleniu przypisuje to, co sztuce przypisywał Konrad, znajduje się w książce napisanej po wybuchu II wojny na północnym wybrzeżu Afryki. Ten mały skrawek ziemi pod rozpalonym słońcem południa wydał filozofów tak różnych jak Święty Augustyn, Jacques Derrida i Albert Camus. Dziś opowiem Państwu o tym trzecim, albowiem zdanie o nauce widzenia jako zadaniu filozofii pochodzi z książki Mit Syzyfa, opublikowanej w Paryżu przez Gallimarda w 1942 roku. Ale zacznę od wyznania. Za Camusem nigdy nie przepadałem. To znaczy owszem, jak każdy licealista byłem człowiekiem zbuntowanym, ale kiedy w 1981 roku Janusz Morgenstern kazał Romanowi Wilhelmiemu w filmie Mniejsze niebo zamieszkać na dworcu pod wpływem mesojów Camusa, wiedziałem już, że coś jest nie tak. Ale skoro Marek Bieńczyk przełożył Obcego niedawno, opowieść przeczytałem w wielkim napięciu, razem z książką Kamela Deuda Sprawa Mersota. Tak się składa, że i Bieńczyk, i Daud byli gośćmi festiwalu Konrada. Kiedy więc okazało się, że mam przygotować niniejszy wykład, zacząłem zbierać porozrzucane klocki. Tak więc nieoczekiwanie dla mnie, nieoczekiwanie pewnie dla Państwa, albo Camus. Tak więc na pewno nieoczekiwanie dla Konrada opcji. W miarę czytania, jak to zwykle bywa, zaczęły się z hurmem otwierać szuflady z innymi tekstami. Historia Algierii, filozofia absurdu, kolonializm, estetyka, Dostojewski, można by długo wyliczać. Camus zaczął pokazywać swoje znaczenie, a raczej symptomatyczność dla zjawiska, które mnie od dawna bardzo interesuje, a mianowicie związków między polityką i filozofią, a sztuką. Interesuje mnie bowiem to, jak pewna filozofia albo sztuka, albo filozofia sztuki zakłada pewne rozumienie polityki, jeśli przez politykę rozumieć pewną wizję układania relacji społecznych. Nie interesuje mnie jawna polityczność dzieł sztuki, a więc co dzieło sztuki albo traktat metafizyczny mówi o polityce. Szukam raczej niejawnej logiki, z której wynikają często zaskakujące przejścia między estetyką czy metafizyką i polityką, z których można zrozumieć, dlaczego wyrafinowany esteta popiera dyktaturę, albo dlaczego melancholia może umacniać władzę totalitarną. Tak właśnie będę czytał na użytek tego wykładu Camusa, starając się pokazać, że jego jawnie demokratyczne poglądy, bo z pewnością był demokratą w filozoficznym znaczeniu tego słowa, trzeba wziąć w nawias i raczej przyglądać się temu, co mruczy podejrzanie pod powierzchnią jego tekstów. Jean-Paul Sartre, który najpierw się z Camusem przyjaźnił, a potem, uznawszy go za reakcjonistę, przyjaźń zerwał, powiedział pierwszy, że tym, co określa świat Camusa, jest nieobecność wszelkiej transcendencji. W zamian mamy, mówi Sartre, migotanie drobnych blasków bez przyszłości, z których każdy stanowi jakąś rozkosz. W tym sensie światowi Obcego brakuje więzi między poszczególnymi zdarzeniami. Każde zdarzenie opisane w książce odsłania swoją przypadkowość bez jakiegokolwiek przedustawnego sensu. Nie ma na tym świecie żadnej konieczności, co odnosi się także do samego dzieła. Znowu Sartre, owo dzieło mogłoby nie być, jak ten kamień, tamta twarz, tamten potok. Zapamiętajmy to zdanie. Obcy ma prostą fabułę, którą wszyscy znają. Niejaki Meursault, pracownik firmy przewozowej w Algierze, zabija na plaży człowieka, po czym skazany zostaje na śmierć. Tyle. Scena morderstwa warta jest przytoczenia. W przekładzie Marka Bieńczyka. Mężczyzna wyciągnął nóż i potrząsnął nim w słońcu. Światło trysnęło na stal,
jakby długie, błyszczące ostrze dotknęło mojego czoła. W tej samej chwili pot stłoczony w moich brwiach spłynął mi nagle na powieki i pokrył je ciepłym, gęstym woalem. Za zasłoną z łez i soli oczy oślepły. Czułem już tylko bębny słońca na moim czole i wraz z nimi płomienny miecz tryskający z noża tuż przede mną. Palące ostrze nękało mi rzęsy i grzebało w moich obolałych oczach. I wówczas wszystko runęło. Morze przytargało żarliwy i gęsty podmuch. Wydało mi się, że niebo otwiera się na oścież, by lunąć na mnie ogniem. Całym sobą naprężyłem się i zacisnąłem dłoń na rewolwerze. Spust ustąpił, dotknąłem gładkiego brzucha kolby i wtedy w dźwięku suchym i zarazem ogłuszającym wszystko się zaczęło. Strząsnąłem pot i słońce. Pojąłem, że zburzyłem równowagę dnia. Niezwykłą ciszę plaży, na której byłem szczęśliwy. Wtedy wystrzeliłem jeszcze 4 kule w bezwładne ciało i kule wbiły się niepostrzeżenie. Mężczyzna nie bardzo rozumie, dlaczego idzie pod sąd. Nie żałuje swojego czynu. Na pytanie, dlaczego to zrobił, odpowiada, że to się stało od słońca. Jest tak, albowiem nic w jego świecie się nie wyróżnia i niczemu nie można nadać większej rangi. Jeśli, jak pisze Sartre, napisać biesy czy wypić kawę ze śmietanką, wszystko jest równoważne, to zarówno miłość, jak i zbrodnia nie mają żadnego znaczenia. Maria miała na sobie jedną z moich piżam i podwinęła rękawy. Kiedy się śmiała, znowu jej zapragnąłem. Potem zapytała mnie, czy ją kocham. Powiedziałem jej, że to nic nie znaczy, ale że chyba nie. A co ma znaczenie w takim razie? Zmysłowe doznanie. Światło trysnęło na stal i jakby długie, błyszczące ostrze dotknęło mojego czoła. To początek sceny morderstwa, a koniec? Strząsnąłem pot i słońce. Mężczyzna, który wcześniej, zanim Merceau przypadkowo go spotkał, chcąc uciec od słońca, od starań i płaczu kobiet, szukał zwady z jego towarzystwem, nie napadł wcale na niego, lecz leniwie leżał na tyłach plaży. Pomyślałem, że wystarczy się odwrócić, a wszystko się skończy. Lecz z tyłu napierała tętniąca słońcem plaża. To ciało każe mu reagować. Wszystkie żyły tętniły mi chrumem pod skórą. Z powodu tego pożaru, którego już nie mogłem znieść, ruszyłem. Wiemy, jak ten ruch się skończy. Absurd tej sytuacji nie polega na tym, że jak się wykłada zdumionym studentom, człowiek zabija człowieka z powodu upału. Nie polega nawet na tym, jak wyjaśniłby to Sartre, że między zbrodnią i zwykłym codziennym życiem nie ma większej różnicy. W micie Syzyfa czytamy, tam gdzie rządzi jasność widzenia, hierarchia wartości staje się zbyteczna. Absurd tej sytuacji polega przede wszystkim na tym, że Francuz zabija Algierczyka, biały Araba. Jeśli absurd dla Camusa oznaczał przede wszystkim rozdziew między rozumem i rzeczywistością, która nie daje się umysłem pojąć, nieprzezwyciężalny dualizm umysłu i przyrody, to nic nie stanowi lepszej ilustracji tej tezy o absurdzie świata, niż nieprzystawalność dwóch światów, białego i kolorowego, kolonizującego i kolonizowanego. Dualizm umysłu i przyrody łatwo przełożyć na dualizm świata białego i świata kolorowego. Jedną z głównych zasad kolonializmu zachodniego było traktowanie ludności tubylczej jako zwykłego przedłużenia przyrody. Istnieją z grubsza dwie lektury obcego, podobnie jak istnieją oczywiście także z grubsza dwa główne sposoby czytania literatury. Pierwszą zapoczątkował Sartre, nie wspominając w ogóle sytuacji kolonialnej, jaka tkwi w tle utworu Camusa. Sartre dopiero później stanął w jednym szeregu z przywódcami kolonialnej emancypacji, antykolonialnej emancypacji. W eseju z 1943 roku w bohaterze obcego widział przede wszystkim podmiot egzystencjalnego dramatu, którego szkicowaniem sam się od paru lat zajmował. Tej, nazwijmy to tak, humanistycznej lekturze, w której bada się przede wszystkim dramat człowieka, przeciwstawia się całkiem inny rodzaj czytania, polityczny, wysuwający na plan pierwsze miejsce bohatera w sieci relacji klasowych, genderowych, rasowych. Nigdy człowiek nie zabija drugiego człowieka. Zabija zawsze mężczyzna albo kobieta, biały albo kolorowy, biedny lub bogaty. I zabija nie w obliczu Boga, w którego oczach wszyscy są równi, lecz w obliczu ludzkiego świata, który wznosi się na nierównościach. Tak jak lektura humanistyczna zakładać musi Boga jako gwaranta niezmiennej natury człowieka, tak lektura polityczna jest nieuchronnie ateistyczna.
Tak wiele, których humanistyczna i polityczna nie tylko nie dają się ze sobą uzgodnić, ale obce są sobie do tego stopnia, że wybór jednej dokonywać się musi kosztem drugiej. I nie są to wybory niewinne. Humanizm jest antypolityczny w tym sensie, że uparcie szuka znamion uniwersalnych tam, gdzie życiem rządzą dotkliwe partykularyzmy. I odwrotnie, polityka jest antyhumanistyczna w tym sensie, że uwagę swoją skupia nie na duchowych przygodach człowieczeństwa, lecz na przygodnym charakterze społecznego uwikłania ludzkich wspólnot. Człowieczeństwa nie widać, bo jest abstrakcją. Człowieka też nie widać, bo jest uogólnieniem. Tym, co widać, jest ten oto mężczyzna, ta oto kobieta, ten biały, ta kolorowa. Dlaczego więc Arab? Dlaczego Arab nie ma ani imienia i nazwiska? Kamel Daoud, algierski dziennikarz i pisarz, postanowił uzupełnić historię opowiedzianą przez Camusa i w sprawie Mersotta odda głos bratu zastrzelonego. To oczywiste. Komu odebrano głos, temu należy pozwolić mówić, nawet jeśli on sam, ona sama przemówić już nie może i literatura tego typu wymuszone milczenie powinna przerywać jak najczęściej. Tu jednak chodzi o coś innego. Edward Said, amerykański Palestyńczyk, jeden z papieży krytyki postkolonialnej, napisał w 1989 roku: Arabowie z dżumy i obcego to bezimienne istoty użyte jako tło dla nadętej europejskiej metafizyki upraganej przez komisarza, który, pamiętajmy o tym, w swoich kronikach algierskich odmówił istnienia narodowi algierskiemu. Zostawmy na boku złożoną kwestię stosunku Camusa do algierskiej niepodległości i zwróćmy uwagę na pierwszą część zacytowanego zdania. Said miał rację i jej nie miał. Miał, kiedy zwracał uwagę na to, że politykę u Camusa przesłoniła metafizyka. Nie miał jednak, sugerując, że arabska tożsamość została przez tę metafizykę zepchnięta na drugi plan, umieszczona w nieznaczącym tle. Rzecz jest złożona i wymaga dłuższego wywodu niż ten, na który mogę sobie teraz pozwolić. Zasugeruję więc jedynie kierunek moich myśli. Uważam bowiem, że filozofia i literatura absurdu, którą uparcie szkicował Camus w algierskiej epoce swojej twórczości, jest próbą przekładu politycznego dyskursu kolonialnego na humanistyczny dyskurs egzystencjalny. Próba ta, tak uważam, miała na celu wybrnięcie z pułapki zostawionej przez imperialną kulturę Francji na skolonizowaną kulturę francuskojęzycznej Afryki. Jest to jednak próba nieudana, majestatyczna katastrofa, z której wiele się można nauczyć. Zanim przedstawię zarys tej próby, muszę szybko i zbyt szybko oczywiście naszkicować kontekst historyczny. Algieria, kraj zamieszkany w większości przez Arabów i Berberów, została kolonią francuską w 1830 roku. W ciągu całego XIX stulecia Francji za cenę ponad 800 tysięcy wymordowanych Algierczyków udało się całkiem podporządkować Algierię i narzucić własny system polityczny i ekonomiczny. Dzięki dużemu napływowi imigrantów z metropolii, tzw. pieds-noirs, miasta algierskie zamieszkane w 80% przez Francuzów, 20% przez Arabach, na prowincji stosunek ten był dokładnie odwrotny, stały się centrami kulturowej dominacji. Algieria pod francuskim panowaniem była radykalnie podzielona. Elity polityczne i społeczne, wykształcone zarówno we Francji, jak i w Algierii dzięki intensywnej strategii edukacyjnej rządu francuskiego, wiodły życie osobne, wyspiarskie, zanurzone w morzu obcego muzułmańskiego żywiołu, który z biegiem lat coraz częściej upominał się o polityczną niezależność. Francuzi i Arabowie wiedli życie osobne, nie znali nawzajem swoich języków, różniła ich przepaść kulturowa. W większości Arabowie byli niepiśmienni, nie mieli też, w przeciwieństwie do algierskich Żydów, pełnych praw obywatelskich. Jednak według Camusa paradoks tożsamości oparty na równoczesnym poczuciu przynależności i nieprzynależności nie był rozłożony równo po obu stronach kulturowego i etnicznego konfliktu. Pieds-noirs, jak on, czuli się swojsko w Algierii, ale obco wobec Arabów. Arabowie czuli tak samo, tyle że obcymi byli dla nich nie autochtoni, lecz przybysze. W przedmowie do kronik algierskich wydanych w 1958 roku, kiedy wojna algierska weszła w stan permanentnego kryzysu, i skrytykowanych zarówno przez francuską lewicę, jak i Algierski Front Wyzwolenia Narodowego, Camus pisał: z punktu widzenia zwykłej sprawiedliwości wydaje mi się, że znacznie lepszym rozwiązaniem byłaby Algeria sfederowanych narodów związanych z Francją niż Algeria związana z Imperium Muzułmańskim, które nie przyniosłoby narodom arabskim nic poza dodatkową nędzą i cierpieniem i wyrwałoby naród francuski w Algierii z ich naturalnej ojczyzny. Dwa lata wcześniej w artykule Pokój dla cywilów Camus pisał z gniewem: musisz wybierać, krzycząc gardłami pełnymi nienawiści. Tak, wybrałem.
Wybrałem mój kraj. Wybrałem Algierię Sprawiedliwości, gdzie Francuzi i Arabowie swobodnie się ze sobą wiążą. Sprawiedliwość, justice, to kategoria, do której Camus się nieustannie odwoływał, gdy pisał o konflikcie francusko-arabskim. Na czym jednak owa sprawiedliwość miałaby polegać? Kto miałby jej pilnować, gdy w grę wchodzą przeciwstawne racje? Kto miałby ją wymierzać i komu lub przeciw komu? W polityce sprawiedliwość nie jest nigdy zwykła, albowiem to, co jest sprawiedliwe dla jednych, nigdy niemal nie jest nim dla drugich. Wojna, która skończyła się uznaniem przez Paryż niepodległości Algierii w 1962 roku, niemal dwa lata po śmierci Camusa, zaczęła się 8 maja 1945 roku, kiedy to kolonialna policja zamordowała uczestnika protestu powiewającego algierską flagą. W efekcie zamieszek zginęła setka Francuzów, ale krwawe represje rządu pochłonęły, tak się przyjmuje, między 5 tysięcy i 15 tysięcy ofiar wśród ludności muzułmańskiej. Weźmy jednak dobitniejszy przykład, bliski bardzo powieści. Latem 1942 roku, roku wydania Obcego i mitu Syzyfa, gdy Francja znajdowała się pod podwójnym panowaniem Niemiec i kolaborującego antysemickiego rządu w Vichy, grupa młodych Arabów, nie zwracając uwagi na tabliczkę Arabom i Żydom wstęp zbroniony, która znajdowała się u wejścia na plażę Zeralda pod Algierem, obok tabliczki koniom i psom wstęp zbroniony, wtargnęła na zakazane terytorium i zniszczyła je, obrabowując przy okazji kilka domków plażowych. W odwecie burmistrz wszczął polowanie z nagonką na wszystkich Arabów, jacy znajdowali się w okolicy plaży. W efekcie 40 podejrzanych upchano tak ciasno w celi, że rano 25 z nich zmarło z uduszenia. Nigdy nie zapytano nawet o ich nazwisko. W 1961 roku, odwołując się do tytułu recenzji Sartra z 1943 roku, w której o napięciach kolonialnych w ogóle nie było mowy, młody historyk Pierre Nora, mieszkający dwa lata w Oranie, tak jak Camus, napisał esej zatytułowany Inne wyjaśnienie obcego, w którym dowodził, że Meursault, zabijając Araba, manifestował działanie francuskiej nieświadomości w Algierii. Zachowaj ziemię, zabij wroga. W tym samym roku opublikował on książkę Le Français d'Algérie, Francuzi z Algierii, gdzie obcego potraktował jak utwór nie literatury francuskiej, ale algierskiej, której po raz pierwszy doszły do głosu utajone resentymenty kolonizatorów. Lektura piękna to w przeciwieństwie do sartrowskiej lektura polityczna, co pozwala nam teraz wrócić do przerwanego wątku. Dlaczego zamiast widzieć Araba, Meursault widzi raczej blask na ostrzu jego noża? W czasie pisania obcego w kwietniu 1939 roku Camus zapisuje w zeszytach taką oto notatkę, zapewne do wykorzystania literackiego. Kobieta, która żyje z mężem, nic a nic go nie rozumieją. Z pewnego dnia przemawia w radiu. Usadzają ją za szybą, za której można go widzieć, ale nie słyszeć. Wszystko, co pojmuje, to jego gesty. Po raz pierwszy w życiu widzi go w jego ciele, jako istotę fizyczną, ale też jako pajaca. Zostawia go. I ta kukła pakowała się każdej nocy na mój brzuch. Chodzi mi o tę szybę, która pojawia się u Camusa na tyle często, żeby wziąć ją bardzo serio. Inny cytat. Człowiek rozmawia przez telefon za szklaną przegrodą. Nie słychać go, ale widać jego mimikę bez znaczenia. I zadajemy sobie pytanie, dlaczego on żyje? Absurd, powiada Camus, to niezgodność między człowiekiem a jego życiem, pomiędzy aktorem a dekoracją. Ale przede wszystkim pomiędzy umysłem i światem, który w swojej nieprzenikalności neguje każdą próbę jego rozumienia. Człowiek absurdu widzi tę sprzeczność, widzi tę negację, ale nie wpada w rozpacz, chce tylko dostąpić, chce osiągnąć nieosiągalną w innych sytuacjach przejrzystość. Chce widzieć, ale to widzenie dokonuje się przez szybę, która pozbawia świat znaczenia i zmienia go w spektakl gestów, barw, świateł. Piękny spektakl. Tu rację miał Sartre. Szybą jest świadomość obcego. Zbudowana została tak, by była przezroczysta dla rzeczy, a nie przezroczysta dla znaczeń. Bohater obcego widzi właśnie przez tę szybę, która pozbawia świat znaczenia i przekształca go w zbiór niepołączonych rzeczy. W tym świecie Arab nie może mieć głosu, bo głos ginie za dźwiękoszczelną szybą, która uniemożliwia rozumienie. Na tym polega cywilizowany, w przeciwieństwie do barbarzyńskiego, kolonializm. Zmienić kolonizowanych w rzeczy pozbawione znaczenia nie poprzez przemoc, to robią barbarzyńcy, ale, i to słowo jest kluczowe dla Camusa, dzięki obojętności.
obojętność, indifférence, powiada, nic nie ma znaczenia, rzeczy tego świata, a tylko ten świat mamy, niczym się między sobą nie różnią, bo znajdują się po drugiej stronie świadomości. W świecie, do którego świadomości nie należy, z którego została raz na zawsze wygnana. Rzeczy dadzą się znieść tylko wtedy, gdy odebrane im zostanie znaczenie, czyli to, że są częścią ludzkiego świata i zostaną samymi rzeczami. Obojętność wobec świata znaczeń, czyli świata ludzkiego, zmienia się we wrażliwość zmysłów, która w momentach jasnego widzenia chłonie bez reszty, jak powiada Camus, liryzm form i kolorów. Filozofia absurdu to wielki projekt estetyczny. To, że świat ma znaczenie niezależnie od świadomości, jest dla kultury kartezjańskiej, jaką jest w istocie nowoczesna kultura francuska, przerażające, bo wyobcowuje człowieka ze świata, do którego człowiek może wrócić tylko wtedy, gdy ów świat pozbawi znaczenia i zmieni go w obojętne piękno. W jednym z esejów podróżnych napisanych przed wojną, zatytułowanym Śmierć w duszy, Camus napisał: idę powolnym krokiem, czując na sobie ciężar tego gorącego piękna. Za mną cykady podejmują swój śpiew. Sekret tego nieba, skąd spada obojętność i piękno. Raz jeszcze. Arab w obcym nie ma głosu, nie ma imienia, bo nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, bo odebrała mu je władza kolonialna, nie przyznając mu praw obywatelskich, nie wpuszczając na plażę białych mieszkańców Algierii. Ale nie ma też znaczenia, bo odebrała mu je pokartezjańska filozofia, która otoczyła świadomość białego człowieka szklaną taflą, spoza której żaden głos dojść nie może. Wszystko by się zgadzało, gdyby nie to, że Meursault zabija Araba w gruncie rzeczy bez żadnego powodu. A może jednak zapytajmy brutalnie, był powód inny niż słońce? Moim zdaniem był i to zasadniczy. By go pokazać, muszę przypomnieć istotny wątek powieści, z rzadka przywoływany, choć bez niego nie ma w ogóle tego, co napisał Camus. Otóż wszystko wynika ze sporu o kobietę. Sąsiad Meursaulta, Raymond, jest stręczycielem, który wpada w zatarg z Arabami z powodu kobiety, Mauretanki, jak czytamy, którą utrzymywał i którą w końcu, gdy zaczęła wykazywać zbyt dużą wobec niego niezależność, pobił do krwi. Chcąc napisać list, który daje ostatecznie nauczkę, ale jednocześnie sprawi, że kobieta do niego wróci, prosi o to Meursaulta, który list pisze, stając się tym samym wspólnikiem patriarchalno-mizoginistyczno-rasistowskiej intrygi. Kilka dni później wraca kochanka Raymonda, ten ją znowu bije, interweniuje policja, ale przemoc domowa nie zostaje w ogóle ukarana, głównie dlatego, że narrator świadczy na korzyść brutala. W końcu Raymond zabiera Meursaulta za miasto, gdzie jego przyjaciel ma domek na plaży. Tam dochodzi do bójki między białymi i grupą Arabów, wśród których był brat jego dawnej kochanki. Bójka kończy się tym, że jeden z Arabów rani Raymonda, Arabowie wycofują się, Francuzi wracają do domu przyjaciela opatrzyć ranę. Ale potem nieoczekiwanie narrator z Raymondem wracają na plażę, znajdują dwóch Arabów, lecz mimo eskalacji napięcia do niczego nie dochodzi. Arabowie wymykają się cichcem, biali wracają do domu. Ale tu nieoczekiwanie sam Meursault, nasz bohater, zawraca i idzie na plażę. Żar w całej swojej okazałości zwalał się na mnie i powstrzymywał moje kroki. Za każdym razem, gdy czułem na twarzy jego ogromny, gorący wiew, zaciskałem zęby, kuliłem pięści, w kieszeniach spodni naprężałem się cały, aby pokonać słońce i mroczne upojenie, w którym mnie nużało. Za każdym sztychem światła wystrzelonym z piasku, ze zbielałej muszli lub z odłamka szkła, moje szczęki się kurczyły. Szedłem tak długo. W końcu Meursault znajduje Araba i go zabija. Dlaczego? Bo słońce świeciło za mocno? I tak i nie. Tak, bo jeśli Arab zredukowany został do rzeczy bez znaczenia, takich jak słońce i piasek, to natręctwo tych drugich, których unieważnić nie sposób, można umniejszyć, przenosząc agresję na to, co daje się zlikwidować. Słońca zabić nie można, Araba tak. Za zabicie Araba odpowiedzialny jest nie Meursault, lecz metafizyka. To ona redukuje Araba do rzeczy, którą można usunąć. Said nie miał racji. Metafizyka nie wyparła Arabów do drugiego rzędu, ona im po prostu odebrała jakiekolwiek znaczenie. Człowieka, który jest rzeczą, łatwo zabić, wiedzą o tym wszyscy ludobójcy. To jest na pół jawna odpowiedź Camusa wyprowadzona z jego filozofii absurdu. Ale jest i odpowiedź jeszcze bardziej niejawna. Meursault zabija Araba nie dlatego, że słońce świeciło za mocno, tak sobie to sam i sądowi tłumaczy,
ale dlatego, że to Arabowie chcieli wymierzyć sprawiedliwość światu, który unieważnił ich roszczenie. U źródeł zabójstwa na plaży tkwi seria zdarzeń, które nie należą do znanej sekwencji zatargu miłosnego, gdzie namiętności gładko przechodzą w rękoczyny. W tym rasistowskim spektaklu władzy to Mauretanka jest bita do krwi przez białego Alfonsa, który ją znieważył. Merceau wraca na plażę z rewolwerem Raymonda z tego właśnie nieuświadomionego powodu. Zabił Araba, zanim jeszcze pociągnął za spust. Zabił w momencie, w którym uznał, że Francuz może bezkarnie dręczyć Arabkę i że należy go usprawiedliwić przed wymiarem sprawiedliwości. Pierre miał w takim razie rację. Obcy jest symptomem francuskiego kolonialnego rasizmu. To, co wolno jednej rasie, niedozwolone jest innej. Ale i nie tu wypada nam zakończyć. Ktoś powie tak. Owszem, Camus opisywał resentyment francuskiego kolonizatora, ale się pod nim nie podpisał. Zdemaskował kolonialną nieświadomość, ale w niej nie uczestniczył. Jednak w zakończeniu obcego Merceau czekający na egzekucję powiada tak. Poczułem się gotów przeżyć wszystko od nowa. Tak, jakby tamten wielki gniew oczyścił mnie ze zła, opróżnił z nadziei i zwróconą twarzą do tej nocy ociężałej od znaków i gwiazd, po raz pierwszy otwierałem się na czułą obojętność świata. Jeśli wielki gniew dotyczy zabójstwa, to o czym mówi ten fragment, który daje wrażenie pogodzenia się z wszechświatem? O tym, o czym mówi w swoich pismach Camus. Że jedynie obojętność może być odpowiedzią człowieka na obojętność świata, afekt zaś, odpowiedź na nadwyżkę znaczeń w świecie, jest szkaradną na tej obojętności skazą. Świat ludzkiej obojętności, en différence, to świat pozbawiony różnic między rzeczami świata. W takim świecie najmniej bolesnym doświadczeniem jest kontemplacja piękna przez przezroczystą szybę, najbardziej zaś zrównanie ludzi z rzeczami. Pierwsze może doprowadzić do zachwytu liryzmem form i kolorów. Drugie do zabijania z doskonałą obojętnością. Obydwa doświadczenia wychodzą jednak z tego samego punktu wyjścia. Człowiek nie należy do świata, który wychodzi mu naprzeciw, lecz się w niego wpatruje, na próżno szukając w nim znaczeń. Rzecz w tym, że nie wystarczy widzieć. Trzeba jeszcze rozumieć, że widzenie samo nie wystarcza. Trzeba przebić szyby oddzielające od świata, żeby w nim być. Żeby w nim innych i samego siebie rozumieć, żeby innym pozwolić mówić, żeby ich słyszeć, a nie tylko oglądać jak spektakl, którym można się brzydzić albo który można podziwiać. Tak, trzeba Camusa czytać, niewątpliwie. Ale trzeba go czytać przede wszystkim jako symptom słabości zachodniej tradycji, która potajemnie, ale przemożnie łączy smutek z powodu piękna świata z odebraniem światu jakiegokolwiek znaczenia. Dziękuję Państwu bardzo.